Serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Na dworze jesień, więc to już ten czas, w którym zaczynamy poszukiwania kosmetyków, które poprawią nam humor i nastrój. Kosmetyków, dzięki którym wcześnie zapadający zmrok i jednocześnie późno rozpoczynający się dzień stanie się przyjemniejszy i łatwiejszy do przejścia. Wśród takich kosmetyków znajdują się najczęściej wszelkie kosmetyki kąpielowe w postaci musujących kulni, w postaci mlek do kąpieli, w postaci soli do kąpieli, ale świetnie odnajdują się tutaj również wszelkiego rodzaju balsamy, masła do ciała. I dziś pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób przygotować właśnie taki balsam w kostce, który będzie jednocześnie pretekstem do tego, by we dwoje spędzić miły i przyjemny wieczór. Zapraszam Was do zapoznania się ze składnikami naszego balsamu i do dzieła. Do przygotowania naszego balsamu do ciała potrzebujemy 10 g wosku pszczelego, 5 g oleju ze słodkich migdałów, 5 g oleju z róży, ale jego dodamy już później, żeby nie tracić cennych wartości. Mamy również olej kokosowy, którego również potrzebujemy, 5 g. Przepraszam, 10 g. Okej. Tak, odpowiednią ilość oleju. Potrzebujemy również masła shea w naszym wypadku, ale możecie użyć na przykład oleju innego stałego, jeżeli macie ochotę. I gdy oleje mamy już odmierzone, oddajemy je na kąpiel wodną, żeby się rozpuściły. Gdy mamy już rozpuszczone na kąpieli wodnej, ważne jest, abyście pamiętali o tym, by nie przegrzać naszych olejów, żeby nie straciły swoich właściwości. Dolewamy jeszcze 5 ml oleju z nasion róży, to on będzie dodatkowo pielęgnował naszą skórę. Okej, mamy 5 ml. W tym momencie możemy również dodać olej kieteryczny. Ja akurat tutaj mam specjalną mieszankę olejków o zapachu kawowym. Oczywiście, jeżeli używacie olejków eterycznych, pamiętajcie, aby używać tych, które będą nadawały się do kosmetyki. 10-krotnie powinno wystarczyć. Jeżeli nie używacie naturalnych olejków, może to być niebezpieczny kosmetyk dla Waszej skóry, ale pamiętajcie również o tym, że jeżeli używacie nierafinowanych składników, Wasz kosmetyk nie będzie potrzebował mieć
dodatkowego zapachu olej kokosowy zaromatyzuje go kokosem, miód pszczelnik nada lekkiego, przepraszam, wosk pszczelnik nada lekkiego miodowego aromatu. Zanim sobie przelejemy już gęstniejący nasz balsam do foremek, wkładam sobie podkładkę, żeby mieć łatwiej później umieścić go w lodówce, żeby szybciej zastygł. Nalewam do takich niewielkich foremek, akurat tutaj mam jak do bombonierki. Dzięki temu będziemy mieć gotowe jednorazowego użytku porcje. Poddajemy na chwilę do zamrażarnika i jak stężeje po mniej więcej godzinie, wyjmujemy. Po upływie mniej więcej 45 minut do godziny wyjmujemy z zamrażarki nasze gotowe balsamy. Po tym czasie balsam będzie bardzo łatwo odchodził. Przekładamy go do papierka i mamy gotową kostkę do pielęgnacji ciała. Kostki warto trzymać w nie najcieplejszym miejscu. Nie znaczy to, że muszą być trzymane w lodówce, ale lepiej będą wyglądały, jak będą troszkę chłodniejsze. Jeżeli macie ochotę, możecie użyć na przykład suszonego kwiatu lawendy, by w pewien sposób ozdobić wasze kostki. Oczywiście nie musicie tego robić. I nasze balsamy w kostkach do pielęgnacji ciała gotowe. Jak widzieliście, przygotowanie naszych trufli do pielęgnacji ciała jest naprawdę banalnie proste. A przygotowując takie trufle w bardzo prosty sposób, robicie prezent sobie bądź komuś bliskiego. No i jak już mówiłem wcześniej, na pewno miło będzie spędzić wieczór z kimś bliskim, dzieląc się taką właśnie pielęgnacyjną słodyczą. Jeżeli spodobał Wam się pomysł i film, zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych filmów. Oczywiście zapraszam Was również do naszego bloga, na nim wiele ciekawych pomysłów na prezenty, pomysłów na kosmetyki, ciekawych porad dotyczących pielęgnacji. Zapraszam Was również na naszego Facebooka, tam jak zawsze dzieje się wiele ciekawych rzeczy i można się czasem dobrze pobawić. Zapraszam Was również do zasubskrybowania naszego kanału, nie ukrywam, że będzie nam miło, jeżeli to zrobicie. Do zobaczenia.